W latach 90., gdy zaczęła się ich restrukturyzacja, było ich 70, teraz zaledwie 20. Kopalnie znikają bardzo szybko, a wraz z nimi zabytki górnicze. To ostatnia chwila, żeby uratować to, co niszczeje od wielu lat, a stanowi o tożsamości Górnego Śląska. Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków wraz z Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu przygotowali pierwszy w historii kompleksowy raport opisujący możliwości ochrony i adaptacji tych obiektów. Magda Sincewicz. Kopalni Katowice się udało. Teraz na terenie, na którym działała od 1823 do 1999 roku, znajduje się siedziba Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego i Międzynarodowego Centrum Kongresowego. W jej ślady mogą pójść kolejne. Powstał pierwszy w historii kompleksowy raport dotyczący zabytków górniczych. To jest tak naprawdę wstęp do bardzo szeroko zakrojonych badań, które zaplanowaliśmy w Krajowym Programie Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami. Na Śląsku proces likwidacji kopalń postępuje i powiedzmy sobie szczerze, przyspiesza. Dlatego trzeba się pospieszyć, bo ocalić to, co od lat niszczeje. To odpowiedni moment, a nawet przełom, bo po raz pierwszy centralna instytucja tak kompleksowo zajęła się tym tematem. Jeżeli to nie będzie w jakimś sensie ustawowo zagwarantowane, no to nie myślę, że będziemy mieli jakiś sukces. Trzeba by było tą sprawę przede wszystkim uregulować, żeby muzeum po wykonaniu tej pracy, o której była mowa, mogło przystąpić do dalszych etapów i jeszcze wybrać te elementy obiektów infrastruktury kopalniane, które mają znaczenie historyczne. Najpierw jednak trzeba zbadać wiele obiektów. Raport liczy prawie 300 stron. Jest dostępny w internecie. Można go pobrać za darmo. Zawiera rozdziały dotyczące m.in. zarysu historii przemysłu wydobywczego, aktów prawnych do zakładania kopalń, rodzajów górnictwa czy surowców kopalnych w Polsce. Gdyby nam się to udało, łącznie z digitalizacją tych wszystkich obiektów, no to będzie to pierwszy raz na świecie, kiedy tak kompletna dokumentacja cyfrowa powstanie na bazie likwidowanych kopalń. Taka baza to podstawa do kolejnego kroku, jakim ma być ochrona i adaptacja niesłużących już wydobyciu węgla budowli, sprzętów i urządzeń.